Jak tworzy się taki zespół, jaki powstał w gazecie lokalnej? No, zacząć trzeba od tego, że gazeta lokalna jest umocowana w lokalnej pracowni aktywności na osiedlu Widzew Wschód i druga edycja w Śródmieściu. Podstawą zespołu gazety lokalnej są ludzie, którzy wykorzystują w jakiś sposób działania pracowni, czyli beneficjenci, czyli ci, którzy przychodzą tutaj ze swoimi sprawami, ze swoimi problemami, ze swoimi potrzebami. Gazeta lokalna jest naturalną odpowiedzią na ich chęć działania. Jak pan trafił do gazety? Przypadkowo. Dzięki. No ja wiem czemu. Uznaję siebie do tego aktywnego obywoka, bo kiedyś o tym gazeta pisała. Wszystko to jest aktywne i brzmi w ten sposób. To jakoś mi pada bardzo szybko w oczy. Widziałem taką tablicę, prawda? Pracownia aktywności bodajże, czy coś takiego. No to od razu tam wstąpiłem, zainteresowałem się sprawą. Stąd poinformowano mnie, o co tu chodzi. No w trakcie się później okazało, że gazeta też również będzie wydawana w tym samym środowisku. Czy taka gazeta ma sens, pana zdaniem? Taka gazeta lokalna, osiedlowa? Ona nie tylko ma sens, ale ona ma konieczność bycia na osiedlu i to na każdym osiedlu. Nie tylko Chojny, które już od dość dawna wydają podobną gazetę, ale również tu na Widzewie Wschodzie. Tematy same się praktycznie spotyka na każdym kroku. Ile osób angażuje się w tworzenie poszczególnych numerów? W poszczególnych numerach to się różnie układa. Oczywiście zależy to od możliwości i czasowych, i tematycznych, ale średnio możemy chyba powiedzieć, że około 15 osób stale przy każdym numerze pracuje. Mówię o osobach związanych bezpośrednio z pracowniami, z lokalnymi pracowniami aktywności, które funkcjonują w Łodzi. Czy potrafię jeszcze coś zrobić? No to się przestawiłem tym, co potrafię, prawda? W ten sposób po prostu spontanicznie chyba łączyłem się to wszystko. Co prawda to jest wina trochę i pana redaktora naczelnego, który ze mnie chce zrobić chyba dziennikarza i będę musiał chyba zawodu nawet zrezygnować. No to się odbyło na tej mniej więcej zasadzie. Te formy zaangażowania są różne, od pisania tekstów, zbierania materiałów po składanie gazety. No składanie gazety to brzmi być może bardzo technicznie, nie chodzi o skład komputerowy, o przygotowywanie do druku, o składanie gazety czysto fizyczne, to znaczy gazetę dostajemy tutaj do pracowni z drukarni w formie paczek, które trzeba rozpakować, rozłożyć, podzielić na strony, złożyć na pół, skompletować gazetę. W tego typu działania angażuje się bardzo dużo osób, bo to jest tak naprawdę, myślę, fajna zabawa, bardzo fajny sposób na spędzenie czasu, na wspólne rozmowy, również o tym, co jest teraz w gazecie i co mogłoby znaleźć się w kolejnych wydaniach. Tematy same po prostu dają się zauważyć, chociażby lokatorzy, sąsiedzi, którzy robią pewne rzeczy przed blokami, pozwalają nam zauważyć właśnie. Mnóstwo problemów, które warto pokazać, mało tego, które warto rozwiązywać. Na przykład jakie problemy? No, przed chwilą był pan z psem, który pozostawił, oczywiście pies, nie pan, pewne rzeczy po sobie. Jest to, myślę, w tej chwili bardzo modny temat, ale jak się okazuje, nie do końca jeszcze skuteczny. A takich tematów jest naprawdę wiele, chociażby kwestia toalet przy ryneczku, kwestia ewentualnych namiotów, czy też kramów, które przy sklepie Biedronka powinny być, a ich nie ma. To naprawdę co krok można spotkać te tematy. Kwestia śmietników, kwestia segregacji odpadów, czy też wydeptów, które nadal na osiedlu są i nie są w żaden sposób unormowane. Ale też podczas tych spotkań rodzą się pomysły na kolejne działania na rzecz najbliższego otoczenia. Tak, ponieważ spotkania to przede wszystkim rozmowy, wymiany poglądów, wymiany spostrzeżeń. Oczywiste jest, że w pewnej grupie, jeżeli ktoś jest w stanie opowiedzieć o jakimś swoim przeżyciu czy dostrzeżonym problemie, ktoś inny odpowiada, próbując znaleźć sposób rozwiązania i okazuje się, że razem możemy te problemy rozwiązać. Opisuje rzeczy przyjemne. Wiele rzeczy denerwuje, ale nie bardzo chciałabym o tym pisać, ponieważ przyjemniejsze rzeczy lepiej się czyta i myślę, że gazeta jest pogodniejsza dzięki temu.
A czy jest jakaś reakcja na te teksty? Jest reakcja, jest bardzo miła reakcja, są podziękowania i jest reakcja odpowiednia na temat, ponieważ więcej dzieje się dzięki właśnie takim tematom. Ludzie więcej robią, czytając to, że ktoś potrafi coś zrobić. Daję przykład i organizacja się rozwija. No, piękna sprawa. Nawet konkurencja między panami przy trawniczkach, żeby jeden był ładniejszy od drugiego. Jest to bardzo miłe i uważam, że pożyteczne. Osoby bezrobotne, które włączyły się w tworzenie gazety, wydawały się to paradoks. Nie mają pracy, a pracują bez pieniędzy. No, to nie jest tak, że osoby bezrobotne nie chcą nic robić dla innych, że są zainteresowane tylko poszukiwaniem pracy, że myślą tylko o tym, jak poprawić swój taki bardzo materialny aspekt życia. Ci ludzie pozbawieni pracy są również pozbawieni w pewien sposób kontaktu z naturalnym środowiskiem człowieka, czyli ze społeczeństwem. Oni owszem mogą iść do sklepu, ale mogą również przyjść tutaj do pracowni, spotkać inne osoby z podobnymi lub innymi problemami, mogą porozmawiać i mogą się tym dzielić również na piśmie, czyli właśnie w gazecie.